Pierwszy set nam nie wyszedł, może trochę zbyt nerwowo, może trochę za bardzo chcieliśmy, całe szczęście w drugim secie udało się przejść do naszej dobrej siatkówki. Może byliśmy troszkę spięci na początku, ja statystyk nie widziałem, ale wydaje mi się, że nie wyrządziliśmy zbyt wielu szkód drużynie Zawiercia w zagrywce i oni przyjmowali bardzo dobrze. Wiadomo, że wtedy ciężko się zdobywa punkty przy swojej zagrywce, a żeby wygrać seta to są one potrzebne. Wydaje mi się, że w pierwszym secie zagraliśmy z zagrywką bardzo dobrze, potem ta zagrywka trochę siadła. Znowu oni zaczęli zagrywać, my mieliśmy problemy z przyjęciem, no i potem już to też, bądźmy szczerzy, no Gdańsk jest bardzo doświadczoną drużyną, więc jak oni poczują krew, to grają, no i tyle, no co tu dużo mówić. Warta w pierwszym secie zagrała dobrze, ale to wiedzieliśmy, że my zagraliśmy bardzo słabo, szczególnie na zagrywce i w drugim secie wzmocniliśmy tą zagrywkę, trzeci i czwarty set się nakręciliśmy coraz bardziej i wygraliśmy 3-1. Nasze cele? Utrzymać się przede wszystkim, a potem no, musimy ugrać jak najwięcej i tyle. My też tą pierwszą rundę mieliśmy troszkę słabszą, początek szczególnie, bo to też jest nowa drużyna całkowicie, więc musieliśmy się troszkę zgrać. A teraz już zaczyna to wyglądać tak, jak powinno, no i co, i oby tak dalej. Na pewno robiłem wszystko, żeby pomóc kolegom, no jednak Maciek jest pierwszym libero. Niestety doznał kontuzji, ja wiedziałem, że muszę zagrać na poziomie, żeby kolegom nie przeszkodzić. No i myślę, że jakoś mi się udało. Nie zagrałem najlepiej, szczególnie jestem niezadowolony z obrony, bo nie podbiłem wiele piłek, ale no może być nawet, mogę ten mecz wziąć na plus. Że jest dobrze. Trzy punkty to dla nas troszkę jak powietrze po ostatniej kiepskiej serii w lidze. No, graliśmy z zespołami mocnymi. Udało nam się dzisiaj odbudować, mimo tego, że w tym pierwszym secie przegraliśmy i nie graliśmy najlepiej, ale później drużyna pokazała, że każdy za każdym skoczy w ogień i cieszę się, że mogłem oglądać dzisiaj chłopaków tak zaangażowanych i cieszę się oczywiście z trzech punktów.